W sobotę o godzinie 14:26 Straż Pożarna w Bełchatowie przyjęła zgłoszenie o pożarze sklepu wielkopowierzchniowego Sedal na ulicy Sienkiewicza w Bełchatowie. Po przybyciu zastępów Straży Pożarnej na miejsce okazało się, że objęty jest pożarem cały dach budynku. Wszystkie osoby samodzielnie ewakuowały się ze sklepu i nie mieliśmy osób poszkodowanych. Przystąpiliśmy do działań. W działaniach brało udział 16 zastępów Straży Pożarnej. Natomiast akcja trwała 5 godzin 46 minut. Doszło do spalenia całego dachu budynku i zawalenia się jego do środka. Straty oszacowano na w okolicy 2 milionów złotych. Natomiast prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było zaprószenie ognia od miejsca składowania materiałów kartonowych w przybudówce sklepu.